2 czerwca to w polskim boksie może być duża data, dlatego że będzie walka Krzysztof Łodarczyk Durodola podczas Kongresu Sportu Walki w Rzeszowie. Walka bardzo rzadka na ziemi polskiej, mianowicie taka walka, która w ogóle nie ma faworyta. To są dwaj zawodnicy, to są mniej więcej na podobnym dzisiaj poziomie, podobnym etapie kariery, podobnym wieku, obydwie potężnie biją. Jestem bardzo ciekawy, jak będą bukmacherzy obstawiać tę walkę, ponieważ no, polscy kibice, z tego co słyszę, to raczej uważają, że Durodola jest faworytem. No ja zawsze wierzę w Krzyśka, natomiast jest to, no, to jest taki creme de la creme dla kibiców, bo jak nie ma faworyta, jest świetne nazwisko jedno i drugie, no to jest wielka walka. Z całą pewnością, jeżeli Krzysztof by tę walkę przegrał, no to pewnie już musi chyba powoli zapomnieć o bardzo poważnych boksach. Wiadomo, że jest tego zawód, wiadomo, że jest niewyboksowany, wiadomo, że mało ciosów przez całą karierę przyjmował. I wszyscy wiemy, że nie jest do końca finansowo ustawiony, bo życie miał zawsze takie lekko ręko pieniądze wydawał, więc no, chcąc nie chcąc pewnie musiałby dalej kontynuować boksowanie. Natomiast chyba już musielibyśmy wszyscy zapomnieć i kibice także o tych największych wyzwaniach. No, boksowałby takie pewnie walki no, towarzyskie, możemy je jakoś tam nazywać, pożegnania z kibicami, czy jak to się dzisiaj nazywa, często widzimy zawodników po 40, którzy w Polsce tak boksują. Natomiast no, to jest szansa dla Krzyśka pokazania, że się jeszcze w światowym boksie liczy. Jeżeli tę walkę wygra w sposób zdecydowany, to udowodni, że jednak w dalszym ciągu jest w ścisłej światowej czołówce. Jeżeli Krzysztof przegra, to zapominamy o wielkim boksie. Jeżeli Krzysztof wygra, to pokazuje, że ma jeszcze aspiracje. Może też się psychicznie otworzyć, bo nie oszukujmy się, że w ostatnich walkach Krzysiek nie błyszczał. Ale nie dlatego nie błyszczał, że to już jest, nie wiem, pięściarz wyboksowany. No tylko co jest znowu jakiś brak takiego apetytu na boks, brak głodu sukcesu sportowego. No, gdyby przekonująco wygrał z Durodolą, myślę, że sam znowu by w siebie uwierzył i być może ten pazur diablo jeszcze w jednym miejscu, że tak powiem, by się na świecie pojawił.